Jakiego ja APK mogę piknąć? Vladimira mogę jakiegoś, albo Ryza? Ryza mogę tu zagrać. Ryza jest spoko. O dobra, mam Serafin, to może nie muszę? Ale Jace nie jest jakiś wybitny z tym, co mamy. A zagram sobie Ryzem. Lulówkę na nas, Lulu z naszymi harami już została. Ja chcę grać Face Rusha czy Kometę pod dojazd? Chyba Face Rusha. No fajnie się streamuje, dopóki ktoś pisze na czacie. Ja nawet nie wiem, ile mam widzów, mam wyłączone, dopóki ktoś pisze na czacie, to jest fajne. Więc nieważne, ile osób. O, dobrego junglera mają. Nie ma czapi jakoś. Pewnie nie zabiję go 20 razy, ale już po pierwszym itemie jest łatwo dojeżdżać go. Wydaje mi się, że na bocie padniemy 20 razy. Nie mamy dwóch fleszy, gramy na Pajka i na Velvet. Dobrze napisał. Jak to wygląda, te raidy? Po trójce już o wiele lepiej to wy. No, proszę pana, no ja tam nie za bardzo mogę pomóc. O, wygrał Smite'a! Wygrał flip na Smite'a i po prostu go zabił. I to mi się podoba. Dobra, teraz po prostu zrespektuję trochę, bo on ma dwójkę. Albo w sumie. Jak podchodzi tak do creepów. Ja mam face rusha. To jest okej. Próbuję go zabić na trójce. Dam mu to skraszować. To użyję było na tego. Kurde. Chciałem sobie przyfarmić, a tu taki klops. Zresztą się grało Ryzem kiedyś, z 5 lat temu. Trochę gridera jest na recall, ale chcę sfarmić jeszcze trochę golda. Ryze pod Aftershocka kiedyś. I co wtedy, Glorie się jakoś składało? Epickie to było. Chciałem to spuszczać i pójść do bazy. Kto tu jest? Kurde, no pingują mi, no ale co mam zrobić? Na taki mój wie. No wiem, proszę pana, wiem. Widzę. Idę recall TP zara, ale te 3 creepy bym chciał jeszcze wziąć. Ale pewnie te 3 creepy znając życie to będzie za dużo. Dobra, idę recall TP. Ale w lasowym miejscu recalluje, najpewniej mi skanceluje. Boję się cały czas Velvet. Bo tyle razy mi spingował, że... O, niezły kanon. Prawie się cykam. Nieźle, zaskitowałem wszystko. Może mogę dostać jeszcze jednego wave'a? Dobra, jak użyję teraz spele, to nie mam many. Ale pingują mi znowu, więc chyba zawika. Dobra, on nie ma TP-ka, więc jak ja teraz zrecalluję i tapnę i on nie zrecalluje, to jest git. To cały czas tu Velvet chyba jest, bo dostaje 20 pingów. I nie mam flasha też, więc... No trzeba uważać. Gdyby nie e-sport, to gdzie bym pracował? Stary, to ciężkie pytanie, bo ja zaczynałem w e-sporcie, jak jeszcze w szkole byłem, to trochę musiałem poświęcić w szkole. To mogło całe moje życie by wyglądać inaczej. Mam maturę, tak. Ale wyniki trochę gorsze niż pewnie jakbym miał, jakbym się przykładał. Każdy już u mnie tiltet, a mój mid ma 0-3. Alonem na Smoldera. Myślałem o czymś? No byłem na matfizie, no to raczej chciałem iść w takie kierunki bardziej matematyczne niż fizyczne. No ale nie wiem, co bym poszedł, bo... Zaczynałem grać w drugi liceum. Jak dochodziły rozszerzenia, no nie wiem, w czym bym się dobrze czuł. Bo na rozszerzenia to niezbyt się już uczyłem. Może by się okazało, że jestem dobry w jakiejś matmie albo fizyce. No tak to z minimalnym tam wysiłkiem po prostu chodziłem sobie. No możemy szukać live'a, to prawda. Podałem mi się ten ping. Diana Oblaka na popi. Pierwszy, że na streamie każdy go wyzywał, jak grał, nie pamiętam czym, chyba Maokajem. No dobra, jednak mi się nie podoba chyba. Vibe. Ale niezła próba. Ale dodżyk. Nie, brachu, nie wchodzimy tam. Nie podoba mi się ten dive, ja nie mam many, proszę pana. On ma niedługo TP-ka, w sumie chyba jeszcze nie ma, więc mogę wziąć tego plate'a, jeszcze jednego wave'a i będę robił zabijkę do bazy. Kurde, brakuje mi 150 golda. Czy warto sprzedać do run ringa, żeby szybciej stakować roa? Może. Chyba tak zrobię. Zazwyczaj nie sprzedaję w takich sytuacjach, ale jak to jest roa, która zacznie już stakować. Ile dajesz siebie na solo QVS Competitive? Nie rozumiem pytania. Ale zgaduję, że chodzi o to, jak bardzo się skupiam na pojedynczych meczach w QVS Competitive, czy... No na solo wiadomo, że trochę mniej, no ale nie wiem jak bardzo. Na Velvet uważać. Mogę szukać tamerki, jakbyśmy inwajdowali. No, wcisnąłem tab i w sumie nie wygląda to jakoś najgorzej ta gra.
Nie wiem, czy chce się tu dalej bić. Mam W za 5, to mogę szukać flasha. Kurde. Myślałem, że będę tu potrzebny. Nie no, bez przesady, tak szczerze. Co on ma? Challengera ma pewnie. Bez przesady, że ziomek airflash nie może zrobić. Kurde, nie wyleczyłem się do full HP. Nie wiem, czy tu upadku nie będzie. No dobra, w sumie dużo HP. Nie wiem, czy ja go tutaj zabijam w ogóle. Chyba nie. No, mam nadzieję, że nie padnę. Chociaż teraz to nie jestem przekonany. Dobrze, że R-ki nie ma, tak szczerze. Oj, dobrze, to uniknąłem też. Trochę trollolo się stało. Wiesz, ile ci dzieli od lesa, tyle ile masz przerwy między włosami na żywce? Dobra. Ty, ale że akurat użyłem, jak ziomek ekspreszował. Co się dzieje? O, robi. Bo jest tilted. Ja co robi ten typ? Jak mam dwóch ziomków na rzece? Ej, przesada, że tak szczerze nie został ukarany za to. Nawet jakby miał warda, to możemy go zabić tutaj. Na Herkulesie gram teraz, no. Trochę uważaj, bo może mnie zabić na RC. No powoli będę go sustainował. To sam kół w miejscu, to mnie Roa trochę leczy. Kurde, minion mi zasłonił, no ale mamy go raczej. Właśnie niedużo obrażeń na ten Kennen. Dobra, mam 11, więc w końcu jakiś tam spike obrażeniowy. Elo, pyreczka. AUW gram. Dobry rajs na Kennen, no nie wiem, no puszuję go po prostu. Jak coś troluje, to go zabiję. Ale już lepiej grać pewnie herosami typu, nie wiem, Victor Syndra na topie, jak chce się poddoje zgrać takiego Kennena. Ale jest spoko. Już wtedy może rajza w teamie, więc zależy, czy będzie już full, czy nie, trochę flip. Ale jest wojna na czacie. Kto się gra w Kennena? No najlepsi są magowie. Kennena, bo go outrange'ują, raidach więcej robił jakaś Syndra, Victor, rzeczy tego typu. Jakaś Irelia jest spoko pod dojazd z adeków, Daze jest spoko. Chciałem się nie arkować na niego, ale widziałem, że nikt nie bierze rzeki, to nie może ukradnie, no nie mamy smite'a. No można grać takimi herosami, no ale to wiecie, ja zakładam, że chcecie mieć herosy, co zaoracie Kennena, a nie będziecie sobie farmić po prostu. Buty szybciej kończyć? No nie wiem, wolę i ten szybciej skończyć, żeby też szybciej nastakować. A jak już nastakuje, to żeby shielda mieć. Możliwe, że przed recallem nawet będę miał item nastakowany. Oj, mogę tu być martwy zaraz, tak szczerze, jak ktoś tu przybiegnie. Trochę ryzyk fizyk. Jednak nie ryzyk fizyk. Ciekawy tepek. To nie było dobre. Musiałem spalić flash 0. Rolowałem, idę recall TP. Tylko, że nie mam warda żadnego fajnego. Tepnę po prostu i zerkuję. Będzie trzeba. Chyba Rabadona teraz idę pod bombę. Kennen nie ma TP-ka, więc powinienem być tutaj w miarę safe. Jeszcze mam R-kę. Rafin ze sobą. Trzeba na Belwę do lewej uważać. No teraz już Kennen może tu być niedługo. Trzeba teraz respektować. Czy chcę R-kować na botwave'a? Chyba nie, nie chcę mi towera oddawać. Zabić byśmy zabili. Oj, nie wiem, czy przejdziemy tędy. Czy R-ka po prostu w nich? Dobra, jakby Volibear tu był, to chyba go po prostu zerkował w nich. I wydaje mi się, że moglibyśmy ich zabić. Nie wiem, czy się będę w stanie ruszyć. Te face rusha aktywować, ale... Ale jest trochę unlucky, tak szczerze. O! Uniknąłem. Dobra, nie uniknąłem. Jakim cudem ja tego nie zdodziewałem? Chyba na ostatnim minimatchu mnie hitnęło. Ale unlucky, bo face rush mi się nie aktywował. Unlucky timingowo coś tam wyszło. Szkoda, bym tutaj przeżył na pewno. Dobra, jednego już zmutowałem, trzeba drugiego. Bo od początku gry jest taka rozprawka na czacie. Zabota spuszczać. Niby jest blisko Rabadona, ale... Jakby tu jakoś face checkował, to wygrywam. Nie widziałem Belwet. Nie wiem, czy chcę tu erkować, chyba po prostu zaakceptuję, że jestem martwy. Ken chyba flashował, nie? I bez arki. Dobra, prawie zabiłem jeszcze. Nie wiem, czy ten herald jest dobry. W sumie tower wezmą na pewno, ale dalej chyba będą musieli uważać. Trzeba uważać na TPK Kennena. On się rozglądał. O dobra, na bocie jest.
TPK, ale chyba chcę zapnąć na bota. Spuszuję i zajdę. Mam markę. Myślałem na flashem, ale chyba nikt nie był w range, żeby sfollowować. Ale na Smoldera chciałbym flashnąć, bo on nie ma QSS-a. Będziemy musieli w nich odwrócić raczej. Zabijamy ich, ale wątpię, żebyśmy na szarę z tego chcieli. Farmimy sobie trochę golda, ale pewnie nic więcej. Ten tapnął. Starafa, mogę sprawdzić, zbaitować. Ten tapnął? Chyba tak, nie wiem skąd się tam wziął. Chyba tapnął. Nie wiem, czy w ogóle jakiekolwiek samonery używali, tak szczerze. Chciałbym 16 dofarmić Rabadona. Jak będę miał te dwie rzeczy, to one-tapuję ich. 30% więcej lipsa będę miał. No, no bo trochę ryzykuję. Dobra, nie ma tylko Nena, więc Belwesola mnie zabije. Ja nie wiem, czy on typował, bo jak teraz jest na topie i się okaże, że na TPK, to może być trochę lipa na tym smoku. Ja po prostu zgrupuję się z teamem i będę grał razem z nimi. No mamy Serafin, mamy taki kombi, że po prostu chcemy stać razem. Jeżeli nie dostaniemy one-tapa od Kennena, to powinniśmy wygrać. Tylko trzeba na Smoldera uważać. O, ten ziemak na tobie chyba troluje. Nie, nie powinni go tam zabić? To na szara możemy szukać, jak oni pójdą smoka. O, Smolder tapuje już. To tu trochę uważać na przejściu. Ciężko odwrócić będzie. Tutaj mają flasha Volibara, to może nie aż tak ciężko. Ja mam markę za 5. O, nie chciałem w to wejść. O nie. Ale lipa. My bad. Nie chciałem w to wejść. Chciałem tylko pod wizję zarkować. Ale lipa. Nie wiem, czy na szara teraz nie wezmą. No, teraz chyba wezmą na szara. Nie, zabili Belwed, ale muszę uważać. Ken może tu próbować ich zabić. Na czwarty item nawet będę mógł kupić coś pod armor. Tak szczerze. Chociaż w sumie Zonia chyba i tak będzie najlepsza. Ja dofarmić teraz na bota. Chyba Rabadona i 16 level. Będę miał TPK, więc... Nic złego nie powinno się wydarzyć. Chociaż nie wiem, czy to mi da, nie muszę wyjść raz. Na szara chyba na szara będę zaczynać. I to nie będzie łatwa walka. Ten niby nie ma arki, ale... Oła. Będę musiał recall TP po tym wave'ie. Nie wiem, czy jak tutaj nie tepnę, to mnie nie zmasztują, no ale muszę chyba tepnąć. Jak chcemy się odbić. Nie wiem, czy w ogóle zdążymy tu dobiec. Ale jakbyśmy pod walkę zagrali? Ten nie wiem, czy ma flasha, ale jak spalimy mu flasha, to już jest git. Jest git, nie ma flasha. Możemy to spróbować zmasztować i uciec z moją arką, albo coś takiego. Albo mogę zarkować na ich na midzie, jak będą. Bo problem jest taki, że mają Kanena, więc to się może skończyć. No bo jak? O, nie robimy smoka, tylko robimy blue. No dobra, mam nadzieję, że chociaż zdążymy tego smoka. Bo ta pułapka nie wydaje mi się, że powinna zadziałać. Jak ziomki po prostu idą, mi daje puszują. Dobra, nie będę to markował, po prostu idę recall. Nie mam o co chodzi z tą pułapką. Nie mam oddać inki raczej. Może kupimy trochę czasu. Raczej nie za dużo. 16 dobić i Rabadona. 4 giga dużo będę robił. Chciałbym flashnąć w niego, ale ma cleansa. Teraz nie ma. Ukryć playlistę. The Sound of H&M Spotify. Larus na topie, grałem już dzisiaj, a po tej grze raczej kończę. Fajna walka, no dużo flashy użyliśmy, w sumie dużo. W sumie tylko mojego, myślałem, że więcej. Myślę, że nawet nie chcę dalej pushować, chcę farmić kampy. Proszę, nie overstyjujcie, Kennen tepnie i jest zedówka. Dobra, Kennen na topie. Dobra, padł za te dwa, niestety nie dostanie golda, ale wziął. Teraz byleby nie paść na jednym cc-ku, co nie będzie łatwe, bo nie mam flasha. Więc jak dostanę hooka od Pajka, stuna od Kennena, to jestem po prostu martwy. Mogę spróbować zarkować na Kennena, jak będzie na midzie. To musiałby E użyć. Mam TPK, panowie, ale ciężko tam cokolwiek zrobić, tak mi się wydaje. Teraz nie wygląda to najlepiej. No dobra, może nie ma tragedii, jak przeżyli? Nawet jak zabiją Serafin, to powinno być ok. Kennena powinienem wygrać, ale trochę się stykałem, nie wiedziałem, czy tam się gra na bocie, nie przegra. Wolałem biec na wszelki.
Nie wiem, czemu z tego blue buffa. Nie wiem, czy brakuje mi do itemu, że pinguje. O, mogę sprawdzić go zerkować. Albo możemy po prostu pobiec. Autosuje pod slowa. Reda. Dobra, jest git. Bez summonerów, znaczy bez flasha i bez QSS-a, to jest super. Nie wiem, czy go nie ich aż tak jest dobre. Typuję. O, szkoda, że ta RK Serafi nie weszła. Gdyby tu gra była wygrana. Ale może i tak będzie. I to co zrobię, to chyba przejdę z kolejnym wave'em i go zerkuję. Bo po tego pewnie Kennen zerkuje. O, czy sobie mogę po prostu podejść z różną Big Tower. Ale mógłbym nam zerkować wave'a kolejnego. Jesteś mało mój bije. Co stało, że nagle pozarobiłem. Ale dobra, udało się chyba wbić Grandmastera na Smurfie. Więc teraz będzie trzeba dobić Challengera na mainie i... I będzie git. 776, Grandmaster jest od 771.